Wow, jaki piękny zachód słońca, patrzcie na to. Tak zakończa się dzień w Bangkoku. Przy takim zachodzie słońca, przy takim sky view, coś niesamowitego. Jemy dzisiaj tutaj w takim street foodzie. Taki street food, jak to street food? Na streetie. Jak na streetie. Taki o street food. No i zamówiłem dwa piwa jeszcze do tego, do naszej kolacji. No i ten pan, który robił u nas zamówienie, poszedł do sklepu. I tak zastanawiamy się, czy poszedł po te nasze piwa, czy po coś innego. Zaraz zobaczymy, będzie wychodził, zobaczymy z czym wyjdzie. Jak wyjdzie z naszymi piwami, tutaj z 7-Eleven. O, idzie, czekajcie. Co ma? Pa, trzy piwa. Trzy piwa kupił, całą tą. Patrzcie na to. Niesie trzy piwa i teraz pytanie, po ile nam je policzy? Ale jest szpec. Dobra, to. Co ma trzymać na tym? No na tak. Ciepłym, jak tam ma w lodówce od no razu. Tak. Jeszcze przebitkę zrobi. No. To jest bardzo inteligentny pan. No i pan przyniósł ładnie Changi 7-Eleven. Dał nam jeszcze szklanki z lodem. No elegancko. Witamy, witamy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek i dzisiejszy dzień będzie równie interesujący jak poprzednie. Ruszamy za chwilę tutaj stacją. Nie wiem, co to jest, jakiś pociąg, jakiś tramwaj, nie, no jakiś taki pociąg z Prompong, z tej stacji naszej. I ciśniemy przez kilka różnych stacji, jedziemy i wysiadamy na Ratchathai, jakiejś takiej dziwnej. I później uderzamy w kierunku Koh Samui Road, a po drodze jeszcze chcemy wskoczyć na najlepsze jedzenie w mieście, J5. A później jeszcze będzie niespodzianka. Także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, niech zasubskrybuje kanał po to, żeby oczywiście dostawać powiadomienia o kolejnych nowych filmach. Okej, kupiliśmy bilety. Jedziemy najpierw na pocztę jeszcze, wysłać kartkę do Polski. Kupiliśmy bilety, zatrzymujemy się na stacji Nana. No ale z racji tego, że jesteśmy tutaj pierwszy raz, no to standardowo nie wiemy gdzie iść. Standardowo nie wie się gdzie trzeba iść, ale myślę, że zaraz się odnajdziemy i wsiądziemy w odpowiedni pociąg. Ja pierdzielę, bym jest załadowany. My nie mamy masy tam. Wejdziecie? No chodźcie. No i okej. Przyjechaliśmy dwie stacje dalej na pocztę i okazuje się, że poczta jest otwarta jeszcze przez 10 minut i na 90% nie zdążymy na pocztę. Spoko. Ale zawsze się przynajmniej karnęliśmy w Bangkoku super pociągiem, po super torach, fajnie. O, ten następny rusza. Szli. Thank you. Kupiliśmy znowu teraz w automacie karty. Wysypały się, trzymaj. Wysypały się karty, wysypała się kasiora. Trzymaj jeszcze to.
wracamy na jedną stację wcześniej znowu, bo tam jest poczta otwarta dłużej. Ja pierdzielę. You be all in my business. No they notice me flexing. Fitting all in my fitness. Muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo często jeżdżą te pociągi. I normalnie co chwilkę co wchodzimy, schodzimy, gdzieś przejeżdżamy, przemieszczamy się, to od razu praktycznie trafiamy i nie musimy czekać ani minuty na kolejny pociąg. Najgorsze jest tylko to, że strasznie dużo ludzi w nich jest. All in my business. No they notice me flexing. Fitting all in my fitness. I've been all in my bag, you been all in my business, you be all in your feelings, I've been all in them trenches, I've been all in my bag, you be all in my business, no they notice me flexing, fitting all in my fitness, my chain dance on my head big, my top heavy, I let it down, see me shining, they hating on me, they mean mugging, I let them down, she call me poppy, I'm popping now. Happy, I'm happy now. Już lekkie nerwy mam, bo powiem wam, że Grab w Malezji, w Kuala Lumpur działał po prostu wyśmienicie. A tutaj w Bangkoku po raz kolejny, w ogóle w Tajlandii jestem wkurzony na niego, bo ciągle nie wie ktoś, gdzie, po której stronie jesteś. Zmieniają się samochody, nikt nie przyjeżdża, pobiera dwa razy więcej niż powinno. Ciągle coś nie tak jest z tym Grabem. A tak się cieszyłem, że tutaj jest Grab, bo z doświadczenia w Kuala Lumpur po prostu jeździliśmy wszędzie. Płaciliśmy połowę mniej i nie było najmniejszego problemu z Grabem. Zawsze przyjechał od dobrej strony, zawsze zawiózł dobre miejsce, nic nie doliczał i było wszystko w porządku. A tutaj jest zupełnie na odwrót. Grab porażka, naprawdę. Nerwy mam takie już, że głowa boli. Okej, dojechaliśmy do miejsca, do którego chcieliśmy dojechać, w końcu tym Grabem. Udało się, jesteśmy na miejscu, jesteśmy w bardzo znanym miejscu u bardzo znanej pani, która gotuje. O i właśnie jest tutaj. Tutaj jest ta pani w masce. Tu. Tutaj ta pani w masce, która właśnie jest teraz przy ogniu. W tych okularach to jest bardzo znana osoba. I właśnie będziemy jeść tutaj u niej w restauracji J-Fi. J-Fi. Rana? Chyba tak. Wow. Tutaj tyle ludzi chyba czeka w kolejce. Ci wszyscy ludzie chyba czekają w kolejce po lewej, żeby zjeść w tej restauracji. Musi się zapisać na listę. Naprawdę? Wow. No to grubo. Okej. Numer 102, Majerski, 3 osoby. Wpisaliśmy się na listę. No i nie wiem co teraz. Będziemy czekać. Ha, śmieszna akcja. No właśnie tak jak było widać, mam numerek 102, mamy numerek 102 i pani tutaj wychodzi z tą listą i po prostu wywołuje numerki, które mogą sobie iść tam usiąść, bo jest już przygotowane miejsce i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz dopiero jest numer 75, ale z 5 numerów na szczęście nie było, bo pani zaczęła od 68. To tam chyba 69 numer był, ale już później 70, 71, 72 zrezygnował, poszli w cholerę, już przepadło, już nie będzie. No i teraz 70, tam 4 czy 5, no my mamy 102, to jeszcze tak jakby z 30 prawie osób przed nami, ale nie ma tych osób na szczęście, więc myślę, że jeszcze jakieś może 8 czy ileś i będziemy my. Masakra. Sprawy mają się tak. Jak się mają sprawy? Może powiedz ty. Świetnie. Idziemy coś zjeść. No, sprawy mają się tak, że idziemy na razie coś zjeść, bo tam gdzieś będziemy przyjęci dopiero na godzinę 11 w nocy, a jest dopiero 8 i możemy lekko nam, mogą nam żołądki do kręgosłupów przyrosnąć. A więc pomyśl... No, bardzo fajny pan idzie. Bardzo blisko od tamtego miejsca jest Koh San Road i właśnie jesteśmy w tym momencie na Koh San Road, bardzo, bardzo, bardzo popularnej ulicy, gdzie jest również mnóstwo restauracji, mnóstwo street foodów. No i jest to bardzo, bardzo popularna ulica z filmem Cuts Vegas w Bangkoku.
powiązana. Także idziemy nią. Wow, patrzcie na to, jaki tutaj ładny krokodylek. Normalnie krokodyl oskurowany, ładnie wszystko zrobiony i się piecze na grillu. Krokodyl barbecue. No chyba się nie skuszę. Ej, słuchajcie, jaka sprawa. Właśnie wróciliśmy z Koasan Road, czy jak to tam się dokładnie wymawia. I mamy numerek 98. Widzicie tutaj? 98 na lodówce. A nasz numer to 102. No przyjechaliśmy wręcz prawie idealnie. No kurde. Tylko że 2 godziny pojedliśmy na tamtej ulicy. No i właśnie teraz się zastanawiamy, co robić, bo już jesteśmy najedzeni. Czy iść próbować, czy nie iść. Ale spokojnie można sobie zamówić, iść gdzieś na 2 godziny i wrócić po 2 godzinach. A babka nagina dalej. Jakby nie była tak popularna, nie byłaby na Netflixie, nie miała takich drogich dań i z całego świata ludzie by tutaj nie przyjeżdżali, to chyba bym nie zjadł, ale z racji tego, że ona tutaj nagina praktycznie dzień w dzień, cały dzień i sama gotuje dla wszystkich tych ludzi z osobna posiłek, no to jest kozara, naprawdę. Pełen szacun. Tylko że chyba nie ma żadnego swojego życia, nie wiem. No w niedzielę jest chyba zamknięte i w poniedziałek, ale tak to cały dzień tutaj nagina. Od rana, no nie od rana, od 14 do 1 nad ranem, jakoś tak. No i mamy nasz numerek, 102. Póki co po raz kolejny jest fully booked until close, czyli jeśli nikt nie wypadnie, to już nikt nie może zamawiać po raz kolejny. Bo często ludzie odpadają, po prostu nie chce im się czekać tyle godzin i znowu się zwalniają miejsce i można kogoś znowu dopisać do listy. Mamy miejscówkę w pierwszym rzędzie. Będziemy dobrze tutaj podpatrywać, co tam się robi, kiedy nasze danie. I żebyśmy wiedzieli, jak sobie to w Polsce przyrządzić. Oczywiście żartuję. Mamy omleta od pani tutaj Gessler 2. Weź, pani jest... To były żarty oczywiście. Nie chcę nikomu umniejszać, ale... No właśnie, nie chcemy nikomu umniejszać, ale dobra. Pani była w Netflixie. No właśnie. Omlet kosztował 1000 batów, czyli 130 zł. No, Dorka, smacznego. Dziękuję. Przyszły basil leaves. Brownsami, shrimami, raczej inaczej. No, będziemy próbować. No i standardowo jeszcze takie papryczki. Ale muszę wam powiedzieć, że mięso z kraba jest naprawdę bardzo delikatne i bardzo, bardzo dobre. Także jeśli ktoś kiedyś się zastanawia, czy warto jeść kraba, no to my jemy pierwszy raz i zdecydowanie warto. Na pewno tutaj. No, muszę wam powiedzieć, że warto było przejechać przez pół miasta, najpierw trochę pociągiem, później trochę grabem i dotrzeć do street food, do restauracji pani J5, bo naprawdę dania, które przyrządziła, były bardzo pyszne. Nie bez powodu trafiła do Netflixa, nie bez powodu znają cały świat i naprawdę, naprawdę było warto. Przepyszny krab, przepyszne krewetki, jakość tych produktów, czyli jakość tego kraba, mięsa tego kraba, jakość tych krewetek naprawdę niesamowita, bo jadłem już dania z krewetek na Phuket i w jakiej restauracji bym nie był, nawet Number Six, która jest uważana za naprawdę dobrą restaurację, nigdy nie jadłem tak dobrych krewetek, takich dużych krewetek, a widziałem, byliśmy tutaj w dość takim ekskluzywnym sklepie, gdzie właśnie były między innymi krewetki, to widziałem mniej więcej rozmiarowo, jak one wyglądają i automatycznie ile one kosztują, więc też nie ma się co dziwić, że te dania są dość drogie u tej pani, bo po prostu składniki, z których są zrobione, są właśnie drogie, są ekskluzywne i dlatego tyle to kosztuje, no bo trzeba powiedzieć, że taki krab, który kosztował 1000 batów, to jest prawie 130 zł, no to nie jest tanio, ale mięso, jakie po prostu zostało jakby przygotowane do tego, żeby zrobić to danie, to naprawdę było palce lizać, przepyszne, mięciutkie. Polecam wszystkim kraba, żeby spróbować. Myśmy jedli pierwszy raz i jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Smakuje jak taka naprawdę pyszna, tak trochę ryba, tak trochę taką rybą czuć. No niesamowite mięso, naprawdę polecam wszystkim mięso z kraba.
żeby spróbować, żeby się nie bać, bo jest bardzo dobre. Te krewetki, mówię, te krewetki były jakieś tam, pewnie te Tiger Black, coś tam, albo jeszcze nie pamiętam, które są teraz największe, najdroższe, najbardziej jakby ekskluzywne, ale na pewno to te krewetki były zastosowane w tym daniu, podane w tym daniu i myślę, że warto, naprawdę warto przyjechać do pani J-Fi, iść do jej restauracji, zjeść kraba, zjeść krewetki. Widziałem jeszcze inne pyszne dania, które przyrządzała, taki makaron z takimi różnymi potrawami. No, przecudowne rzeczy tutaj ta pani tworzy, także polecam i to w sumie tyle w tym wideo. Zostawcie łapkę w górę dla pani J-Fi, skomentujcie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!